straszyli, straszyli, a sami ich wpuścili. Afera wizowa rządu PiS to handel polskimi wizami i nawet 250 tysięcy wiz dla imigrantów. Kto na tym zarabiał? Dlaczego do dzisiaj nikt z tej afery nie został rozliczony? Dlaczego bezpieczeństwo Polek i Polaków było mniej ważne niż nieuczciwe zarobki? Polacy zasługują na prawdę. Składamy projekt uchwały o powołanie komisji śledczej do spraw afery wizowej. Rozliczymy winnych.